Wsiadamy w autokar i siadamy se na tyłach. Plecaki mamy na nogach, w nich znajdują się połówki już gotowe do otwarcia. Mamy świadomość, nie wystarczy do dotarcia. Słuchamy dobrej muzy i gramy w pokera. Śmiejemy się też głośno, gdy ktoś pokazuje mema. Piękne widoki są za oknem, a my zamiast patrzeć dyskutujemy, że ziom nie powiedział uno i dobiera karty. Kierowca staje na stacji, każdy kupuje hot doga i kupuje sobie fajki. Potem kitramy je w spodnie, żeby pani nie strzaiła, bo nie chcemy konsekwencji, chcemy by się naćpaliła. Dojazd nie trwał długo, dobijało tak około za 5:02. Kwaterowanie, my jesteśmy pierwszą grupą. Apartament dla czwóreczki w samym rogu. Picie już niedługo. Zamiast walizek to rozłożyliśmy karty. Na zewnątrz lało srogo, więc nic z przechadzki. Do szklanek z sokiem rozlane były dodatki. Po 2 godzinach wpadła pani czytając notatki. Spotkanie na dziedzińcu za 15 minut. My już lekko powstawiani, a że brak nam był limitu. Mogliśmy se spacerować luźno po ryneczku miejskim, a więc poszliśmy do Żabki wydać 20 zł z pensji. Potem 15 i 20 i kolejne 5. Skończyło się pełnym plecakiem, stukającym pieśń. Doszliśmy do jakiegoś rogu, se zapalić szluga. Zaraz wyszedł właściciel na nas, wystawiając pięść. Więc uciekamy, a za nami tylko śmiech zostaje. Zaraz zbiórka ponowna, każdy na miejsce udaje się szybkim krokiem, żeby wielkie szukanie się nie udało za tą jedną panią / panem. Godzina 18, czas wolny do jutra. Dopiero o 7 szykuje się pobudka. My znowu karty i podróże między pokojami. Słuchamy muzy i nie kończy nam się wód. Właśnie się skończyła, ale to nic. I tak wszyscy już mają dosyć, więc kończymy to pić. Palimy szluga przez okno, to że nie jebie to kicz. Bo drugie okno do pokoju było uchylone. Wdarł się dym, ale spokojnie wszystko jest zatuszowane. A zabawa trwa nadal, no a potem rozkminianie. Bo zbliżała się trzecia, nie wiedzieliśmy czy spanie, czy lepiej siedzieć i potem umierać nad śniadaniem. Ostatecznie wszyscy tam pozasypiali. Zadzwonił budzik i powkurwiał tych, którzy tańcowali. Lecz nie wyszło coś z tym spaniem, bo i tak umarliśmy nad śniadaniem. Yo.